Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Misiak, jestem instruktorem kulturystyki. Dzisiaj zaprezentuję kilka ćwiczeń na barki. Pierwszym ćwiczeniem będzie unoszenie ramion w górę bokiem, linek wyciągu na bramie. Ćwiczenie jest to bardzo podobne do unoszenia bokiem sztangielek, tylko różni się tym, że używamy w tym celu linek wyciągu. Zasady są te same. Ręka jest w łokciu nieznacznie ugięta, plecy wyprostowane, kolana ugięte i unosimy do góry, robiąc wydech. Ćwiczenie to można stosować jako wstępne zmęczenie, jako ćwiczenie rozrzewkowe. Ogólnie rozrzewa nam tylnią część barków, przednią część barków, mięsień naramienny. Także nadaje się doskonale jako ćwiczenie pierwsze przed kolejnymi ćwiczeniami na barki. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie na butterfly'u odwrotnym. Wykorzystamy do tego celu specjalistyczną maszynę. Będzie to ćwiczenie angażujące tylnie części obręczy barkowej. Wykonamy je siedząc w trzech seriach od 8 do 12 powtórzeń. Zasady są takie same jak wcześniej, ręce delikatnie ugięte i wykonujemy 3 serie. Pamiętajmy o odpowiednim tempie, żeby nie było to za szybko i za wolno, takie średnie tempo, tak samo jak odwodzimy, tak samo powrót w takim samym tempie. Kolejnym ćwiczeniem będzie wyciskanie sztangi siedząc z przodu. Użyjemy do tego celu maszyny Schmidta. Sztangę opuszczamy na wysokość czoła, niżej moim zdaniem nie ma potrzeby. Wykonujemy 3 serie. Od 8 do 12 powtórzeń. Jest to ćwiczenie typowo angażujące przednie części barków. Pamiętajmy, aby w górnej fazie ruchu nie prostować rąk do blokady w stawach łokciowych, ręce zawsze zostają delikatnie ugięte. Ostatnim ćwiczeniem będzie ćwiczenie na mięsień naramienny, unoszenie wyprostowanych ramion w górę. Użyję do tego celu jako obciążenia talerza. Ramiona unosimy na wysokość swoich barków. Wydech jest w momencie, kiedy talerz jest na górze. I wykonujemy 3 serie od 8 do 12 powtórzeń. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następny odcinek, w którym pokażę zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha. Dziękuję i zapraszam.